Jerzy Owsiak, prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po raz kolejny spotkał się w sądzie z blogerem Piotrem Wielguckim. Tym razem powodem był artykuł napisany przez blogera, w którym Wielgucki pisze, że Owsiak pojechał prywatnie do Nowego Jorku na koszt WOŚP. Nigdzie, w żadnym artykule, w żadnym oświadczeniu publicznym nie twierdzę, że Jerzy Owsiak kradnie czy jest złodziejem. Mało tego. Twierdzę, że to, co robi Jerzy Owsiak, odbywa się w ramach tak zwanej księgowości kreatywnej, czyli w szeregu operacji, które są zgodne z prawem, ale nie są zgodne z tym, w jaki sposób Jerzy Owsiak i Fundacja Ross przedstawia się w mediach. Sędzia uznała, że artykuł nie opisuje prawdy i bloger musi usunąć go ze swojego portalu. Poza tym matka Kurka musi opublikować przeprosiny na 3 wskazanych portalach. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że wbrew twierdzeniom zawartym w tym artykule, pan Powód nie przeznaczył na ten cel środków pochodzących ze zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w szczególności z aukcji internetowej biletów, które uprzednio darowały Polskie Linie Lotnicze LOT, ale przeznaczył na ten cel zupełnie inne środki. Swojego zadowolenia z takiej decyzji sądu nie kryje Jurek Owsiak. Bardzo ważna jest istota takiej wytrwałości, także mojej osobistej, ponieważ wytoczyłem ten proces prywatnie za swoje pieniądze, także tutaj dzisiaj w Legnicy jest rachunek mój osobisty za hotel, a nie jak sugerowała matka Kurka, że jestem obrędowany tutaj fundacją. Jestem związany z fundacją bardzo mocno, więc to tak ciężko rozdzielić Jurka Owsiaka, zwłaszcza kiedy ten cały proces dotyczył sprawy, która była wokół także fundacji. Bloger Piotr Wielgucki złożył wniosek wzajemny za obraźliwe słowa skierowane do niego przez Jerzego Owsiaka. Sędzia odrzuciła wniosek blogera.